Korea to jeden z najlepszych krajów obecnie do gry TOL, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak z tego pięknego kraju stworzyć przepastnego potwora. Gry tak tanie, jak w dzisiejszym odcinku będzie tanie dewowanie. 3% zniżki z kodem Lukas, linki w opisie. Korea to jeden z tych krajów, którymi naprawdę rzadko grywam, bo wciąż mam im na przykład do zrobienia dwa achievementy, a Chosen One, czyli jako Korea musimy podbić naprawdę sporo ziemi, ale nie powinno być to trudne osiągnięcie. I drugie, Turtles All The Way Down, czyli musimy zbudować mega silną flotę jako Korea. Po ostatnich patchach, po ostatnich zmianach jednak jest to jeden z najlepszych krajów do gry TOL. Zresztą jak każdy kraj z religią konfucjonistyczną jako bazowa, bo zobaczcie, na 100% harmonizacji, czyli o ten paseczek nam się naładuje do 100%, dostajemy zmniejszone koszty developmentu o 10%. Kolejna sprawa to przywileje w estate'ach, gdzie już bazowo Korea zaczyna z Inward Perfection, co jeszcze dodatkowo zmniejsza nam koszty developmentu już bazowo prawie o 10%, ale co najlepsze, ten modyfikator może wzrosnąć nawet do 33%. I tak, nie żartuję. Oczywiście minusy, takie jak koszty przyłączania nowych prowincji i koszty zdobywania tych prowincji, drastycznie rosną. No ale przecież dewowanko jest obecnie metą na PvP i do gry TOL jest to po prostu zajebisty przywilej. Tak, możecie go mieć na każdym kraju konfucjonistycznym. Mamy super epickiego władcę Sejong Do-yi, który bazowo ma zmniejszoną agresywną ekspansję, jakbyśmy cokolwiek mieli podbijać, no i dodatkowego doradcę. Trzecia cecha jest losowa i w tym wypadku wylosowałem sobie produkcję. Idee koreańskie no są standardowe, tylko troszeczkę bardziej rozbudowane. I co najlepsze, mamy pewien kryzys ekonomiczny nadciągający w roku, nie wiem którym, no gdzieś w najbliższym czasie. Na 25 lat dostajemy koszty developmentu zmniejszone, czyli w zasadzie w naszych ideach narodowych, gdzie też dostajemy zmniejszone koszty, zwiększony handel, tańszą technologię o 10%, to jest mega mocne, tańsze idee o 10%, więcej manpowera i tak dalej. To jest mega mocne idee do gry TOL, jak najbardziej. Jeżeli byśmy wybrali jeszcze ekonomiczne oraz ilościowe idee, to już w ogóle mamy tak przekoksany kraj, że w sumie to nie wiem, co robić dalej. Nic, tylko klikać dewa! Na plus, nie na minus. No ale wróćmy do tych naszych estate'ów. Niestety bazowo mamy 25% ziemi, więc bierzemy punkty dyplomatyczne oraz militarne na starcie, bo za te będziemy chcieli wprowadzić renesans już za te kilka lat. Dodatkowo supremacy over the crown, zwiększamy stabilność do plus 1, bo pamiętajcie, że ze stabilnością zaczyna nam rosnąć prosperity. Musicie mieć stabilność na przynajmniej jednym punkcie, oj, i to nam zacznie rosnąć, a prosperity znowu zmniejsza nam koszty dewowania prowincji. A już jak stabilność sobie zwiększyliśmy, no to możemy sobie pozwolić na tańszych doradców. Też będziemy ich chcieli mieć jak najszybciej i jak najwięcej. Tym razem wezmę też tańszych doradców, również militarnych, bo raczej nie będziemy za dużo podbijali na początku. Będzie to dość powolna gra i myślę, że pierwsze podboje pojawią się w 1480 i będą spore przeskoki czasowe w ramach tej kampanii, bo jest to dość nudny kraj do grania na starcie. No chyba, że nie chcecie się bawić w devin, no i lecicie w podbijanie wszystkiego, bo Korea też do tego będzie mocna. O, mam fuksa i możemy mieć dwóch rywali, co jest dla nas super sprawą, no bo zazwyczaj mamy jednego, nie wiem czemu nagle mamy dwóch. Oba kraje zaatakujemy, wiecie po co, show strength, tak, będzie mi to kosztowało punkty stabilności, no ale to są punkty administracyjne, a zyskamy dzięki temu punkty dyplomatyczne oraz militarne. Nasz kraj dodatkowo jeszcze ma już zintegrowaną religię Maya Hana, Hapa, Haka, Taka, Taka, nieważne, dodatkowo nam zmniejsza koszty idei o 10%, ale jeszcze zapomniałem wam powiedzieć o kolejnej bardzo mocnej rzeczy, chociaż niekoniecznie, bo możliwe, że niektórzy uznają to za nerfa. Mamy pewien monument mega mocny, który dla całego tego obszaru, który się teraz świeci, daje nam zmniejszone koszty developmentu. W tym momencie tylko i wyłącznie 5%, docelowo 10%, a dla naszej stolicy łącznie 15%. Możemy mieć też mega tańszych doradców, już o 10%. I to widać, że mamy tanich doradców. Jeszcze jakbyśmy przyjęli mandat niebios i mieli merytokrację, oh my god, to już w ogóle byłaby tanizna. To jest mega dużo. A zobaczcie, co macie przy przedostatniej reformie jako cesarz chiński. To już 3 punkty dodatkowe. To są kraje, które mogą naprawdę mieć chore ilości administracyjnych punktów. Chore ilości! Niemniej na początku nasza ekonomia za dobra nie jest. Zmniejszmy utrzymanie wojska, bo realnie wojska nie będziemy potrzebowali. Co my tutaj dalej mamy? Galerki oraz okręty handlowe raczej będziemy wykorzystywali do ochrony przeciwko piratom. Za chwilę
w przeciągu najbliższych 5 lat ten kraj zmieni się w republikę piracką z eventu, no i już siłą rzeczy będzie plądrował nasze wybrzeże, dlatego chcemy jak najszybciej mieć tutaj Hunt Pirates. Nie opyla się wysyłać naszych okrętów do wzmacniania handlu, nie da nam to nawet 1%, a statki transportowe, modbolujmy, przydadzą nam się w późniejszej inwazji na Japonię. No dobra, dobra, ale wróćmy do naszych doradców, tak na szybko przeglądam, widzę, że nie mamy chyba żadnych tańszych bazowo o 50%, więc na pewno chcemy najtańszego doradcę, o, do taksów administracyjnego, chcemy możliwe, że w późniejszym etapie jakiegoś tam lepszego doradcę, na początek weźmiemy do handlu, oraz jakiegoś tam doradcę militarnego, może być do fortów, chociaż widzę, że wyżej mamy dyscyplinkę, to czekajcie, pójdziemy w dyscyplinkę, tak, już nam to daje chore ilości punktów na miesiąc. Fokusu na początku nie będę brał, bo po pierwsze musimy skumulować te punkty, zarówno militarne, jak i dyplomatyczne. Kolejna sprawa jest taka, że chcę rozwijać pierwszą ideę ekonomiczną, więc w którymś momencie pójdzie fokus na punkty ekonomiczne, ale to najpierw niech nam się odblokuje ta idea. A jeżeli wasz władca umrze w przeciągu kilku lat, nie bójcie się robić Alt F4 albo restartować waszej kampanii, to już zależy od waszego sumienia, bo on jest naprawdę przykoksany. Fortecy naszej w górach raczej nie wyłączajmy, ona jest super ważna dla naszej obrony przeciwko hordom i też wbrew temu, co widziałem w niektórych poradnikach na necie, nie spieszcie się z podbijaniem tych ziem na północ, to jest chyba region mandżurski, jeżeli dobrze pamiętam, nie jest to dla nas opłacalne. Te tereny nie mają za dobrych dóbr konsumpcyjnych, no może oprócz tego żelaza, wszystko to są góry, więc to jest kolejna sprawa, że są mega drogie w rozwijaniu, no tutaj jest las, który też jest drogi w rozwijaniu, dopiero za tymi górami są cokolwiek bardziej wartościowe terytoria, no ale to jest Mandżuria, tak, jeszcze to trafia do handlu nipońskiego, wszystko, w którym mamy małe udziały, jak na ten moment. Wracając do naszych misji, mamy chińską dyplomację, więc musimy mieć dobre relacje z Chinami, poprawiajmy je jak najszybciej, myślę, że też przyda nam się budowanie siatki szpiegowskiej, no i w sumie mamy jednocześnie pecha, jak i szczęście, Korczyn i Jianzu mają się w wzajemnym sojuszu, co jest dla nas dobre. To będzie, Jianzu jest jedynym krajem, który planuje zaatakować w najbliższym czasie, nawet ze stratą stabilności, ale którego nie zamierzam nic podbić. Z tego co widzę, są tutaj przyjazdy nam hordy, ale bądźmy szczerzy, te kraje zaraz zaczną walczyć pomiędzy sobą i wplątają nas w jakieś wojny, których realnie nie chcemy. Ewentualnie jeżeli już, o, widzę, że mamy możliwość wejścia w lepsze relacje z Szogunem, więc czemuż by nie. Dobra, wykonałem misję, mam nadmiar prestiżu, więc pozbywamy się naszego następcy. Nie zauważyłem tego wcześniej, ale Korea startuje mając naprawdę dużo autonomii we swoich prowincjach. Zmniejszajmy ją koniecznie. Ouu, to się mega opłaca. Mega. Nawet dzięki temu wezmę pożyczki. Tańsze. I tak, wprowadzamy to. O, fajnie. Poszli akurat w to, żeby nie być piratami. Pozostali daimyo. I powiem wam szczerze, że w eventach będę jednak skupiał się na zdobywaniu wpływów Yanban Scholars. No, czyli tak, chcę, żeby mieli jak najwięcej ziemi. I w sumie pokażę wam potem, jak jeszcze bardziej zwiększyć ich wpływy. Ale to potem. Musimy mieć tak 20% kraulanców mimo wszystko. Event na State Council. Bardzo fajnie, mnie to cieszy. Ale zwiększmy naszą stabilność dodatkowo i dopiero go przyjmijmy. Jak tylko możemy, rozwijajmy nasze technologie, żeby dostawać innowacje. Super nam się to opłaca, chociaż teraz, nie powiem szczerze, będziemy już kumulowali punkty, a zdążymy jeszcze wprowadzić się za innowacyjność, dyplomatyczną technologię, raczej administracyjnej już nie. I tak, innowacyjność zmniejsza nam koszty all power cost, czyli również devingu. O, i mam informację o tym evencie, o którym mówiłem, 1470 rok. Do tego czasu musimy wykonać tą misję, inaczej mamy przerąbane. Okej, tu coś dziwnego się dzieje. Czemu to wymaga redesansu, a to nie i tak dalej. Rozbudowujemy port w naszej stolicy do drugiego poziomu. A, jeszcze teraz zauważyłem, że mamy konfucjonistyczną biurokrację, co zmniejsza nam dodatkowo koszty utrzymania naszych doradców. Dość fajne to jest. Chociaż nie wiem, czy Eastern Plutocracy nie będzie lepsze na dłuższą grę, zwłaszcza jeżeli byśmy chcieli grać pod podbój. Jako, że wiemy, że renesans już się pojawił na świecie, będziemy chcieli go wprowadzić. Myślę, że nasza stolica, mimo iż ma 25 punktów developmentu, jest całkiem niezła do zdewowania jako pierwsza, ponieważ znajduje się tutaj papier, którym jest dość dobrym dobrem. Tak, dziwnie to zabrzmiało. I w najbliższym czasie będzie przecież kosztował nawet powyżej 4 duksów, więc to jest dość sporo. Poczekajmy jeszcze te 12 miesięcy, żeby nam prosperity zwiększyło się na maksa, bo niestety tylko i wyłącznie mając maksymalną jego wartość dostajemy jakikolwiek bonus. Drugie rozwinięcie rządowe to na razie zwiększony manpower. I tak w sumie jeszcze tego nie patrzyłem, ale mamy 151 punktów developmentu w 54. Ciekawe jak szybko będziemy tutaj rośli. No i niby tak, prosperity mamy,
więc jest 10%, ale jeszcze możemy mieć od Neo Confucian Reformers również dodatkowe 10%, no tylko musimy tutaj troszeczkę się pobawić. Oh my god, ile oni mi każą mieć pieniędzy? Nieważne, to trzeba coś szybkiego zrobić. O, na przykład to, teraz sprzedajemy nasze ziemię, dostajemy dodatkowe 10%, odpalamy edykt, port rozbudowany do drugiego poziomu i chyba nic więcej nam się nie uda podnieść. Chociaż no dobra, uda nam się jeszcze o 5% zwiększyć wartość wpływów tej frakcji, bo zobaczcie, im więcej ziemi im przekażecie, tym większa jest tego wartość, więc teraz jeszcze dodatkowo dewujemy za 12,5% mniej. A jak dewować? No jeżeli taki odcinek, to trzeba chyba to powiedzieć. A, jeszcze powinien spalić na początku jeden punkt administracyjny, bo zmniejszy nam to wartość dewingu. W pierwszej kolejności na punktach dyplomatycznych mi zależy, bo mamy dobre dobro, więc wydewowałem punkty dyplomatyczne, a teraz dosłownie na zmianę, aż do momentu wprowadzenia renesansu. No chyba, że w którymś momencie nam się skończą punkty dyplomatyczne, no to możemy resztę dodewować za już punkty militarne. I tak mamy naszą stolicę, 42 dewa, renesans możemy praktycznie od razu wprowadzić lub poczekać, żeby nam się rozprzestrzenił, chociaż troszeczkę to czasu zajmie nam, bo mamy niskodewowe prowincje w okolicy, a więc ja go w sumie wprowadzam. A jeszcze tak informacyjnie, jeżeli brzmie wam jakkolwiek dziwnie albo popierdolenie, no to po prostu zaczął się sezon alergiczny i tak troszeczkę mam zatkanego nosa. I pierwsze nasze idee, jak najbardziej lecimy w administracyjne. I normalnie bym nie brał nigdy administracyjnych jako pierwsze, ale na Korei możemy mieć chore ilości punktów administracyjnych, dlatego lecimy ekonomiczne. One na końcu jeszcze dodatkowo nam zmniejszają koszty dewowania o 20%, a wszyscy wiemy, że w połączeniu z ilościowymi dodatkowe 10% nam wpada. Można też Koreą zagrać spokojnie pod Exploration Expansion i lecieć w kolonizację Nowego Świata, czy też Filipin i Malaki. A do podboju to zastanawiałbym się między dwoma buildami idei, między innowacyjnymi oraz jakościowymi, czy też humanistycznymi dyplomatycznymi, albo humanistycznymi ofensywnymi w sumie bardziej. A miało być lepszy następca. Ach! Oh yeah! Zatrudniamy naszą doradczynię i powiem wam szczerze, dajmy ją od razu też na trzeci poziom. 14 punktów przyrostu. Sprzedajmy na początku naszą wiedzę Ashikadze niedużo. No chyba, żebyśmy poczekali na koniec wojny Mingu z Oiratem. To może poczekajmy, bo tutaj potencjalnie będziemy dużo więcej zarabiali niż te pół dukata w Ashikadze. No i tak, patrzę, to co 2 lata mniej więcej dostaję ideę, więc za 14 lat będziemy mieli całą zrobioną. 61, trzecie rozwinięcie idei zrobione. No i mamy teraz 10% tańszą technologię, więc to jest ten taki moment, w którym możemy też rozwinąć naszą. Chociaż tu chyba coś się musi przeliczyć. Nie, jednak nie. Dobra, wydawało mi się, że będziemy mieli jeszcze taniej. I mamy całkiem niezłą okazję do upokorzenia rywala. Co prawda dostaniemy jeden stab hit. Nic nas to nie kosztuje tak naprawdę. Trochę żałuję, że show strength nie liczy się jako upokorzenie rywala, więc dlatego w tej wojnie upokarzamy tylko i wyłącznie Jianzu. Nic nie bierzemy więcej, nie zrywamy, chociaż nie. Dobra, to nas zadowala w zupełności. No i mamy rok 1466, możemy kliknąć Prospering Economy. Chociaż czekajcie, kliknę to w 69 może dopiero. No, Mingowi znacznie bardziej się opłacało sprzedawać wiedzę, tylko byłem przyblokowany bardzo długo. Ale wreszcie się udaje i mam też możliwość kliknięcia złotej ery. Co do zasady, opłaca się ją brać albo na początku, albo na późniejszym etapie naszej rozgrywki. Jako że tutaj planuję podboje, to klikniemy to troszeczkę później. Tak samo 69, klikamy naszą misję na ekonomię, żeby zapobiec eventowi na upadek Korei. A nie, to dopiero ta misja. Ups. No to czas na nasze małe dewowanko. Minimum każda jedna nasza prowincja musi mieć 6 punktów developmentu, a więc zadbajmy o to. Easy! Co do rozwinięcia z ery, szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia w co iść. Myślę, że do walki z Japonią przyda nam się bonus do walki na odpowiednim terenie lub przenoszenie, nie wiem, wasali, jeżeli byśmy chcieli przenosić wasali z szoguna na nas, albo niższa agresywna ekspansja. Jeżeli byśmy grali pod kolonizację, to lecimy w oczywiście bonusy do tej kolonizacji. I tak skończyliśmy ideę ekonomiczną i zobaczcie, już pojawiają się takie bardzo tanie prowincje do devingu, mimo że mają już go 14. Wreszcie też możemy tańsze workshopy budować. No jak widać, w niektórych prowincjach dadzą nam naprawdę sporo pieniążków. Dobra, na początku naszą doktrynę floty weźmiemy na galerki.
bo jednak japońska flota potrafi być mega upierdliwa. A trzecie rozwinięcie, na razie wezmę kultury, może potem zmniejszę na autonomię. No i nieźle, 75, mamy prawie 300 deva, 29 golda incomu, 14 golda czystego. Całkiem nieźle. O, taki władca jak najbardziej. W niektórych prowincjach tak eksperymentalnie użyję nowej opcji Expand Infrastructure. Okej, wcześniej był ten plusik tutaj, ale obecnie daje nam dużo więcej modyfikatorów. Nie wiem, czy to się w sumie opłaca, ale jeszcze nigdy tego nie używałem, a skoro i tak mam grać TOL, to czemuż by tego nie użyć? Tym bardziej, że też nam to zmniejsza koszty devowania w prowincji. I na razie pozwoliłem sobie to użyć tylko i wyłącznie w stajcie z naszą stolicą, bo pamiętajmy, że tutaj mamy zmniejszone koszty prowincji o 100%. Możemy też wykonać misję na porty koreańskie i musimy też przygotować się do wojny z Japonią. Więc potrzebujemy 5 ciężkich okrętów oraz 30 galer. Lol, nie mogę w to uwierzyć, że rozwinąłem te dwa centra, podewowałem naprawdę moc nasze prowincje i mam 53% udziału w handlu w Niponii, a zobaczcie, ile więcej tych centr ma Japonia. No i dzięki temu dominujemy. XD, nie mogę już nic dewować za punkty dyplomatyczne, wszystko mam rozwinięte. Musiałbym teraz do pary lecieć, nie wiem, albo z taksą, albo z militarkami. O tak. Czas się przygotować do inwazji na Japonię, a roszczeń trochę mamy. Dostaliśmy naprawdę przekoksanego admirała. No dobra, jako że planuję za chwileczkę wojnę z Japonią, na chwilę odłączam Inward Perfection, ale spokojnie, będziemy to też przywracali sobie za jakiś czas. 1496, a Korea ma drugą co do wielkości armię w okolicy, no i jest czwartą gospodarką na świecie. Co nie zmienia faktu, że i tak mi nie stać na tą armię, no ale patrzcie na naszą produkcję, jaka jest teraz gigantyczna. A naszą pierwszą wojnę stoczymy o Xiangjing, od Jianzohu, które nie ma z nami najmniejszych szans. Ja nawet generałów nie wysyłam do walki. A, jeszcze sobie sprawdzę, nasza Korea przed rozpoczęciem wojen ma 400 developmentu. Ej, i to jest naprawdę taka zielona wyspa w okolicy, zobaczcie jak to się nam prezentuje. 45 developmentu w naszej stolicy, obok Beijing 38. Nice! Chociaż muszę kiedyś spróbować tego buildu pod granie na Mingu. Easy wojenka. No i w sumie od razu zaatakujmy Ashikage. Tutaj będziemy mieli jednak wyzwanie. W pierwszej kolejności będziemy chcieli zdobyć, nie wiem, prowincję Chixen, bo będzie najłatwiejsze do zdobycia. Chociaż nie, może tutaj tą wysepkę zaatakujemy. Jakby to powiedzieć, zjedzenie Jianzów wkurzyło wszystkie hordy w okolicy. Ale możemy mieć na to spokojnie wywalone. Jako, że często pytacie się mnie, jakich staków używam na ten moment, mianowicie takich. Sporo kawalerii, bo mam całkiem sporo pipsów w tej naszej kawalerii. Używam samurajskiej kawalerii, no a piechota, jak widzicie, 4. I też raczej używam ofensywnej. W międzyczasie jeszcze pływam, topię moich przeciwników. Liczę na to, że zatopię jak najwięcej marynarki japońskiej. Ona naprawdę idzie na dno. Praktycznie ją zniszczyłem. Armia pod limit. Skąd ja mam wziąć 107,5 dyscypliny? To znaczy, domyślam się skąd. Czas na mały desancik na Japonię. No i szybko dowozimy całą resztę naszej armii. Naprawdę to idzie. Halo, z kontrolem, dziękuję. No, o wiele lepiej, o wiele szybciej. I muszę przyznać, że Japonia nie jest aż tak zabunkrowana, jak myślałem. Jakieś tylko 3 forty więcej niż zwykle. Dobra, skoro się już desantowaliśmy, no to ustawmy naszą flotę, żeby polowała na flotę przeciwnika. Szkoda, jeszcze eventów na złoto nie było. Jedziemy z samurajami. Najlepsze jest to w tej Japonii, że po prostu, niby mamy porównywalne siły, ale obecnie naprawdę boty zgłupiały. Traktują jakoby miały mniejsze siły od nas i nie trzymają się jakoś blisko siebie. Nie wiem czemu tak nagle to zaczęło się dziać. Na becie 1.33 boty sobie całkiem nieźle radziły podczas wojen. Jak już 1.33 wyszło, to już totalnie zgłupiały. No dobra, mamy dwie armie tutaj zostawione. Lecimy i podbijamy jak leci. O, widzę, że Ming ma też mandat niższy, więc jak najbardziej. W sumie, czekajcie, niech dadzą mi pieniądze, jeżeli mają. Serio? Czemu nie? Ale akurat siła ludzka też nam się przyda i od razu skancelujemy bycie trybutariuszem Mingu, bo po co nim być dalej? Akces tu Machu Picchu, a nie Mount Pictu, cokolwiek, ale myślałem, że to Machu Picchu jest, nieważne. I dalsze nasze najazdy. Na co dostaliśmy dalsze roszczenia terytorialne? Wow, to już wiem, z kim dalej walczymy. Jak to 13 tysięcy wojska poszło mi się pierniczyć na szturmowaniu fortu na plus 30? What the fuck? Co tu się wydarzyło? No i stoczmy kilka bitewek na raz. Japończycy i tak nie mają z nami najmniejszych szans.
technologicznie są mniej więcej na moim poziomie, bo przecież sprzedałem im renesans. Gdybyście chcieli, żeby Japonia była zacofana w stosunku do was, to raczej nie powinniście im sprzedać renesansu. Chociaż, bądźmy szczerzy, ona i tak go dostanie od was dość szybko. Ej, to naprawdę jest łatwa wojna. No i od razu jesteśmy szóstą potęgą światową, a za chwilę nawet może i wyżej wskoczymy. Polska coś słabnie. I tak, pięknie. Bierzemy wszystko, co potrzebujemy do wykonania misji, więc tak, przyczółek w Japonii został przyczółkowany. Ustanowiony? Chyba tak. Paradoks znowu ma dziwną matematykę. 0, 17, 2. 0, 17, 2. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. A drugą prowincję, gdzie wprowadzam kolejną instytucję, jest Jinju. Wow, szybko się to rozprzestrzenia. Okej, więc jeszcze troszeczkę przyspieszmy. Okej, tego powiem szczerze, nie spodziewałem się. Dobra, no to nasze fortece lecą w górę tutaj, jak najbardziej, local defensiveness. Naszą armię cofnijmy na razie za linię naszych fortec, bo zobaczcie, mamy takie tutaj fajne. Przeciwnikowi na razie mandat rośnie, to nawet dość szybko. Wprowadzam instytucje, więc siłą rzeczy nie mogę sobie pozwolić na wzięcie technologii do przodu. O, ale mogę tutaj dostać 20 tysięcy manpowera. Jaki fuks! Oh my god! No a my możemy synchronizować jedną z dwóch grup religijnych, albo Shinto, albo pogańską całą grupę. Myślę, że pójdziemy w Shinto. Da nam to silniejsze wojsko. A, jeszcze zapomniałem o tym, że warto jest spalić ziemię, gdzie znajdują się nasze fortece. Na samym cofnijmy się naszymi armiami, nie, będziemy walczyli tak, żeby przeciwnik miał jednak te minusy. Ming zazwyczaj ma też dość mocną flotę. I tym razem, no, ma 15 galer, jego ciężkich okrętów nie zauważyłem. Ogólnie ma ich tylko 3. Co? Ej, a gdzie jest reszta floty Mingu? Nie wiem, chyba ją gdzieś sprzedał na żyletki, nie wiem. I co ten Ming robi? Idzie gdzieś dalej? Halo? Dobra, nie wiem, co te boty robią, cofam się, zostawiam te forty totalnie przeciwnikowi, nikt na nie wejdzie. W ogóle bot nie chce atakować. 107 dyscypliny? Jak? A, event! No tak, przecież. Trzymajcie kciuki, żeby był to dobry generał. O, rzesz. Hoho! Jian, okej, ten dowódca będzie nam dowodził. Lol, nawet na dwóch minusach miażdżymy przeciwnika. Dosłownie. Teraz zobaczmy bitwę na forcie. W kogo się wbijemy? Jako rzeź! Jako rzeź! Jak to spływa, wyjebiście. Ostrzeliwujemy od razu. No i chiński okręt flagowy poszedł na dno. Ciekaw jestem, jak tutaj ta bitwa z minusami będzie miała wyglądać. O, tylko jeden minus. Szkoda, myślałem, że więcej tego będzie, więc doślijmy wojsko, żeby było w linii, bo mi zaraz jeszcze armaty tam wejdą. Nie aż tak duże straty, jakbym chciał, no ale zawsze coś. No i okej, lećmy na stolicę i kończmy tą wojnę, bo to niestety ja zostałem zaatakowany, więc nie biorę im ziemi po taniości. No i w pierwszej wojnie bierzemy tylko i wyłącznie pieniądze, nic więcej nie potrzebuję. Ale realnie tak, za 7 lat będziemy ich atakowali. Przestańcie, golda z samych wojennych reparacji, masakra. No i w zasadzie od tego momentu będziemy toczyli dwie w zasadzie kampanie naraz. Jedną japońską oraz drugą skierowaną na Chiny. Może też Mandżurię będziemy zajmowali, ale ona nie jest naszym priorytetem. 62 innowacyjności, masakra. Przepotężna ta Korea jest, mega przyjemnie mi się nią gra. Od razu też nowe kultury lecą do akceptowalnych, w końcu mamy ich aż 5. A cała Japonia składa się z 3 w zasadzie. I co do zasady, to raczej bym nawracał tą tutaj na tych wyspach, na naszą kulturę koreańską i tylko dwie przyjmował, ale skoro ich mamy tak dużo. Dobra, jako że mamy okres spokoju i chcesz, żeby mi się szybciej manpower poodnawiał, to odpalam tutaj dodatkowe edykty na manpower, gdzie w zasadzie tylko mogę. Nowozdobyczne prowincje japońskie siłą rzeczy będą najbardziej nierozwinięte, więc wszędzie odpalamy tutaj edykt na development. No i jak widzicie, mamy po 900 punktów. Zaczynamy dewowanko. Od razu też budyneczki na manpower, jak się da. Dobra, za chwilę wojna kolejna z Mingiem, więc odpalmy złotą erę, co pozwoli nam po taniości jeszcze troszeczkę porozwijać naszych prowincji. I w sumie nie wierzę, że to robię, ale rozwijmy ten pałac na maksa. O nie, mój admirał poszedł do grobu, piachu. W sumie dobrze, że nie ten dowódca. Dobre pytanie, co na kolejną ideę? Powiem wam szczerze, jeżeli teraz planujecie podbijać tak samo jak ja, to lecimy w dyplomatyczne, bo dostajemy te Provincial War Score Cost minus 20%. A jeżeli nie, to myślę, że handlowe mogą nam się bardzo przydać za chwilę w tym regionie, lub ewentualnie jakościowe. I wypowiadamy wojnę Mingowi, oczywiście o przejęcie mandatu niebios, tylko pamiętajcie, żeby go nie przejmować jednak. Chociaż może to zrobię, bo czemuż by nie? LOL? Ale fuks?
Ming po zatopieniu floty chyba jednak ją rozbudował. I lecimy z piątkowym doradcą. W sumie, tu weźmy do trójki, podnieśmy. Stać nas! Okej, druga forteca na pierwszym tik. Ej, Ming tym razem daje radę. Jednak przewaga w dyscyplinie dała nam chyba więcej niż ta kara do mandatu, którą ma obecnie Ming. Bo zobaczcie, ma 22. A tak czy siak, chłopak daje radę. Dosłownie, przegrywam bitwy. I co jeszcze mając takie straty? Nie uwierzycie, o czym zapomniałem do naszej floty. Okej, ale my mamy większe zapasy manpowera. Mamy armię aż o 1000 większą od Mingu w teorii. Ale muszę przyznać, że przynajmniej w obronie bot jest jakiś lepszy. Bo stara się mnie cały czas powstrzymywać. Zajmuje jakieś takie pozycje, żeby mnie gdzieś przyblokować. Chociaż czasem się też wystawi. Czekajcie, czy ja widziałem Japonię? O lol, Japonia! No to będą 3-4 wojny. No dobra, może jednak nie chwalmy bota tak prędko tym razem. Patrząc na to, jaka jest różnica po zmniejszeniu tej dyscyplinki tutaj nam, powiem wam szczerze, mam ochotę na kampanię pruską i zobaczenie, co się stanie pod dyscyplinkę, albo jakiegoś builda pod kawalerię na Polskę. O tak! Druga wojna i drugi taki mocny event. Nie wierzę w to. Jedna wojna i w zasadzie bierzemy wszystko, co chcemy od Mingu, a nie kosztujemy to jakoś dużo overextense. Ja wiedziałem, że się pomylę. No nic, straty na pewno mamy ładne. Bo nawet będę mógł to wszystko okorować naraz. Wyjebiście! Co nas pcha troszeczkę dalej. Ale tutaj muszę jeszcze zaatakować w takim razie Xibę za tę chwilę. No ale jedna szybka wojenka jak zwykle z trybutariuszem Mingu, żeby zdobyć szybko jego prowincję. Kolejne. I wziąć od niego teraz jak najwięcej hajsu. Ale Japonia i Ming w sojuszu? Co? Jak tanie idee, 254 punkty tylko za jedną. A w sumie mamy to, piękną, potężną Koreę. Naprawdę, prawie 100 golda incomu, 154 tysiące force limitu, 90 okrętów możemy zrobić, 73 innowacyjności. No i na przykład bardzo spore możliwości podbojowe, bo co zejście trusa, co 5 lat podbijemy te 100% warscora na Mingu. A zaraz jeszcze skończymy ideę dyplomatyczne i to już w ogóle będzie masakra totalna, w międzyczasie też Japonię. Dominację na pewno już mamy w regionie, no i dodatkowo jesteśmy trzecią siłą na świecie. Pod względem dewa oczywiście. Jakieś tam małe imperium Brytanii. Jeszcze tak zobaczmy na koniec, jakby to wyglądało, gdybyśmy wzięli ponownie Inward Perfection. No i możemy dewować, zobaczcie, 5 punktów za development, 5, 6, 5... Oh my god, pięknie. Co prawda to jest trade company, więc mi się to nie opłaca, ale fajnie by to wyglądało, jakbyśmy chcieli dalej grać state'ami i po prostu budować mały, potężny kraik. A jeżeli chcecie zobaczyć jeden z najpotężniejszych europejskich krajów właśnie do gry TOL, to polecam ten właśnie odcinek ze Śląska, gdzie jeszcze dodatkowo przywracamy Piastów na tron Polski.